Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu pierwszej sesji w tym tygodniu i zarazem ostatniej sesji w tym miesiącu. Tak się jakoś złożyło, że poniedziałek startujemy z kolejną sesją i zamykamy miesiąc, czyli zobaczymy, co się dzieje tradycyjnie na rynku światowym, na rynku krypto i dokonamy podsumowania tej ostatniej sesji w tym miesiącu właśnie na rynku GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje i zostajesz ze mną, pamiętaj oczywiście o formie podziękowania za czas i materiał, jaki dla ciebie tworzę. Wrzuć łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej. Jak masz jakieś fajne, ciekawe, istotne newsy, które być może mogą już od jutra wpłynąć na to, co będzie się działo na parkiecie, to zachęcam się do podzielenia się z nimi, z innymi widzami, umieszczając tą informację w komentarzu pod tym nagraniem. A ja przechodzę już do informacji, które dla ciebie również dzisiaj tutaj wyselekcjonowałem i zaczynamy od Buffetta, bo zainwestował w japońskich gigantów handlu. I o co chodzi? Jak widzimy, Warren zrobił sobie prezent na 90. urodziny, bo kontrolowana przez jego spółka ogłosiła, że zainwestowała w największe japońskie firmy handlowe. Tutaj są one wymienione. Nie będę sobie łamał języka, tak więc na spokojnie możesz sobie przeczytać. Jest to pięć czołowych japońskich spółek zajmujących się handlem szeroką gamą towarów. Warren oczywiście tutaj inwestuje z zamiarem długiego terminu, a wiemy, że on potrafi długoterminowo inwestować, bo popatrzmy, w portfelu Buffetta Coca-Cola jest od 32 lat, American Express od 29 lat, czy Moody's 20 lat, czyli widzimy, że naprawdę, jeżeli on już się tutaj na coś zdecyduje, to potrafi to przetrzymywać latami. Czyli kolejny ciekawy zakup Warrena i zobaczymy dalej, co leci. Angela Merkel uwikłana w skandal finansowy wokół firmy Wirecard. To jest ta firma, która tak dynamicznie tąpniała, po prostu tam było, leciało to na łeb, na szyję. Angela Merkel powinna być, była wiedzieć o nieprawidłowościach w zabankrutowanej spółce Wirecard, kiedy w 2019 roku lobbowała w jej sprawie w Chinach, pisze w poniedziałek Der Spiegel. Rolę kanclerz w skandalu finansowym zbada komisja Bundestagu. Bardzo ciekawa sytuacja, czyli widzimy, że każdy kraj może mieć swoją aferę i lecimy dalej. Chiny. Przewodniczący Senatu Czech zapłaci za podróż na Tajwan. To jest niepokojąca informacja, bo jak widzimy, szef MSZ powiedział, że przewodniczący czeskiego Senatu zapłaci wysoką cenę za podróż na Tajwan, którą rozpoczął w niedzielę. Władze Czech uznały groźby za ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju i wezwały w poniedziałek ambasadora Chin do MSZ. I o co chodzi? Zerknijmy. Szef chińskiego MSZ podczas pobytu w Niemczech powiedział, że przewodniczący czeskiego Senatu zostanie zmuszony do zapłacenia wysokiej ceny za swoje krótkowzroczne zachowanie i polityczny oportunizm. Dodał, że kwestionowanie zasady jednych Chin oznacza robienie sobie wrogów z 1,4 miliarda Chińczyków, a także, że chiński rząd i naród nie będą tolerować otwartej prowokacji ze strony przewodniczącego czeskiego Senatu. No, oby nic negatywnego z tego nie wyniknęło, ale rzeczywiście no, Chiny sobie tutaj dużo pozwalają. Lecimy dalej. I coraz więcej chyba na świecie. Prezes GUS. Spis rolny pomaga w kształtowaniu polityki żywnościowej. Rola spisu rolnego jest nie do przecenienia. Na podstawie zebranych w nim wyników kształtowana jest polityka rolna, żywnościowa kraju na wiele lat. Powiedział w poniedziałek prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrót. Udział w spisie jest obowiązkowy. Jak widzimy, rusza on 1 września i potrwa do 30 listopada tego roku. Spis obejmie zasięgiem cały kraj. Spisane będą gospodarstwa, które od 1 czerwca bieżącego roku prowadziły działalność rolniczą, czyli jeżeli masz gospodarstwo, jeżeli jesteś rolnikiem, no to spodziewaj się, że właśnie na pewno będziesz brał udział w takim spisie. I lecimy dalej. Zwroty za wycieczki wykupione przed pandemią coraz bliżej. Mamy nadzieję, że na przełomie września i października firmy turystyczne będą mogły zwracać środki turystom, którzy wykupili wycieczki przed pandemią, powiedziała w poniedziałek wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi, jak mówiła dziennikarzom wicepremier Emilewicz, o turystyczny fundusz zwrotów, który ma wesprzeć branżę turystyczną. Ten fundusz zwrotów został przyjęty przez Sejm. Mamy nadzieję, że Senat będzie bardzo szybko procedował tak, że firmy turystyczne będą mogły zwracać środki turystom, klientom, którzy zakupili wycieczki jeszcze przed pandemią. Mamy nadzieję, że to nastąpi na przełomie września i października, mówi Emilewicz, zapewniła. Jesteśmy do tego przygotowani technicznie. I lecimy dalej. Podatek sklepowy od 2021 roku. Rząd chce zebrać 1,5 miliarda złotych. O co chodzi?
Stary temat już wraca. Wraca temat wielokrotnie odkładanego podatku od sprzedaży detalicznej, zwanego też podatkiem sklepowym lub podatkiem od supermarketu. Rząd chce w przyszłym roku uzyskać z niego 1,5 miliarda złotych, jednak na przeszkodzie może stanąć TSUE. I o co chodzi w szczegółach? Widzimy, że ustawa wprowadzająca podatek przewiduje dwie jego stawki. 0,8% od nadwyżki przychodu powyżej 17 milionów złotych do 170 milionów złotych miesięcznie oraz 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 milionów złotych miesięcznie. Podatkiem nie jest objęty handel przez internet. A jak myślisz, kto za to zapłaci? Daj mi znać w komentarzu, kto zapłaci, jeżeli ten podatek wejdzie w grę. I lecimy dalej. PKB Polski, załamanie w konsumpcji i inwestycjach. Zobaczmy, w drugim kwartale Polski PKB spadł najmocniej w najnowszej historii, potwierdził GUS. To efekt załamania konsumpcji prywatnej i inwestycji. W minionym kwartale realny, czyli już po uwzględnieniu wzrostu cen, produkt krajowy brutto Polski spadł o 8,9% względem poprzedniego kwartału. Względem analogicznego kwartału w roku ubiegłym niewyrównana sezonowo dynamika polskiego PKB wyniosła minus 8,2%. Dane wyrównane sezonowo pokazały wynik minus 7,9% rok do roku. To rzecz jasna, najgorsze wyniki w najnowszej historii Polski. Porównywalne dane dostępne są od 1995 roku. Tu na tym grafie widzisz, jak mocno jest to oberwanie. I lecimy dalej. Nadciąga czas zwalniania starszych pracowników. Negatywna informacja, ale o co chodzi? Wiele firm w tarapatach z powodu pandemii zaczyna od pozbywania się pracowników 50+. Ale żeby nie łamać prawa i nie mieć problemów, robią wszystko, by to zatrudniony sam się zwolnił, pisze w poniedziałek Gazeta Wyborcza. Gazeta przypomina, że prawo pracy nie pozwala na zwalnianie pracowników w okresie 4-letniej ochrony przedemerytalnej, chyba że ktoś dopuści się rażącego naruszenia obowiązków i może zastosować przepisy dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego. Nie można też zmuszać do przechodzenia na emeryturę, mimo to pracodawcy próbują wypychać na nie osoby chronione. Zazwyczaj robi się to w białych rękawiczkach, tak by nie można było zarzucić pracodawcy mobbingu lub dyskryminacji z powodu wieku. Czytamy. Gazeta informuje, że przez ostatnie lata, od kiedy Sąd Najwyższy orzekł, że emerytura jest uprawnieniem pracownika, a nie jego obowiązkiem, pracodawcy często nawet bali się pytać o plany starszych pracowników. Jeśli już, to były to raczej rozmowy kurtuazyjne i sądujące. Dziś stały się normą. Pracodawcy mówią na przykład pracownikowi, że powinien sam odejść, bo przecież ma już jakieś zabezpieczenie finansowe, emeryturę czy rentę, a inni pracownicy, których ewentualnie trzeba będzie zwolnić, nie mają nawet tego, pisze gazeta, oceniając, że to rodzaj szantażu moralnego. No i lecimy dalej. Już z informacjami z giełdy. No i Aquatek będzie odwieszony akcjami, sypał też prezes i to jest kolejna historia. Widzimy, że notowania Aquateków w końcu zostaną odwieszone. KNF wszczął postępowanie przeciw insiderom, którzy sprzedawali akcje i nie informowali o tym rynku. Nie informowali o tym rynku. To jest, no niestety, ma miejsce na rynku. Różne spółki oczywiście się z tym borykają. Co istotne, chodzi nie tylko o właśnie tutaj Beatę Babińską, ale najprawdopodobniej także o prezesa Babińskiego, który w trakcie hossy miał upłynąć pakiet aż 35% akcji spółki. Czyli widzimy, że cały czas tutaj sprawa się toczy, ale zobaczmy, kiedy będzie odwieszenie. Tutaj była dziś jakaś informacja, kiedy będzie odwieszenie dla wszystkich, którzy się interesują tą spółką. Gdzieś tu była ta informacja. Jest ok. Dobra, jak podaje KNF, obrót akcjami spółki Aquatek zostanie wznowiony począwszy od drugiego dnia po publikacji omawianego komunikatu dotyczącego postępowań administracyjnych w sprawie sprzedaży akcji. Mowa zatem o 2 września, czyli wynika z tego, że 2 września powinien być odblokowany już notowania właśnie na tej spółce. I lecimy dalej. Wpadka One More Level, prezes rezygnuje, czyli zobaczmy, o co chodzi. Notowana na New Connectie producent gier One More Level poinformowała o rezygnacji prezesa zarządu. Wcześniej spółka omyłkowo ujawniła datę premiery wyczekiwanego Ghostrunnera. I to jest informacja, no, dosyć ciekawa pod tym kątem. A kiedy miałoby się odbyć ta premiera tej gry? Widzimy, że oficjalnie wciąż data premiery pozostaje niesprecyzowana. Mowa tylko o 2020 roku, nie zaś o 27 października 2020 roku. A taka data pojawiała się właśnie na trailerze. Jak widzimy, na koniec filmu widzom ukazała się zapowiedź, że gra zostanie wydana 27 października, a trailer został opublikowany na Steamie. I lecimy dalej.
Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie i to jest kolejna ważna informacja. Widzimy, że Tauron również będzie tutaj budował farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW na terenie, gdzie w przeszłości zlokalizowana była elektrownia Jaworzno. I zobaczmy, co tu się będzie działo. Jak podano, jest to pierwsza elektrownia powstająca w ramach programu Tauron PV, zakładająca uruchomienie 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 100 MW. Farmy powstają na terenie przemysłowych należących do Tauron wytwarzanie. No. I lecimy dalej. Dzisiaj ciężki dzień, ale mam nadzieję, że u Ciebie pozytywnie lecimy. FAMR chce szukać podmiotów do przejęcia na rynkach poza górnictwem. I o co chodzi? Grupa FAMR chce w ramach dywersyfikacji działalności szukać podmiotów do przejęcia zarówno w sektorach komplementarnych, ale i na rynkach poza górnictwem, poinformował prezes Mirosław Benzera. Spółka będzie się rozglądać za celami akwizycyjnymi na terenie Unii Europejskiej. I FAMR dzisiaj nawet z tego co pamiętam dosyć pozytywnie reaguje. I lecimy dalej z informacją. Quercus TFI zdecydowało o emisji do 5,5 milionach akcji bez prawa poboru. Mówimy o tym no nie bez powodu, bo Quercus swego czasu ostatnio no też troszkę spuchł, tak więc akcje też podrożały w ostatnim czasie, a widzimy, że będzie mieć emisję. Też o tym wcześniej już informowałem na naszych podsumowaniach. Widzimy, że Walne zdecydowało właśnie o emisji 5,5 miliona nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Wynika z uchwały podjętych przez poniedziałkowe Walne. Celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego. I lecimy z ostatnią informacją. Cerat kupi ponad 8,5% akcji Ceramika Nowej Gali od właśnie tutaj funduszu inwestycyjnego po 1 zł sztuka. To jest dosyć ciekawa informacja dla wszystkich, którzy oczywiście również byli zainteresowani nową galą. Od momentu, kiedy ja zwróciłem na nią uwagę, to był wtedy, kiedy kosztowała 75 groszy za akcję, doszli w tamtym tygodniu do złoty, jak widzisz tu prawie 20 za akcję, czyli to był wzrost prawie 60%, czyli nawet jakby zostało przy złotówce 33%, czyli bardzo ładnie Nowa Gala tak naprawdę się zachowywała. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na rynku światowym. Zobaczmy i widzimy, że w świecie dzisiaj w tym momencie na ropie mamy cały czas utworzył nam się nowy rzecz na górnym ograniczeniu tego wcześniejszego boksu. W tym momencie ropa 45,92 dolarów za baryłkę. Jeżeli chodzi o DAX-a, DAX dzisiaj ma słabą sesję, dosyć nerwową. Korekta 13 018 punktów w tym momencie. S&P 500 3505 punktów również w korekcie. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to Nasdaq już ma nowe historyczne szczyty, 12 089 punktów. Srebro dzisiaj również ciśnie do góry, 28 dolarów za uncję. W ciekawym momencie jest taka propos srebro, jeżeli będą kontrolować te wzrosty, prawdopodobnie złoto zaraz zobaczymy tak samo, to mogą testować nawet te poprzednie szczyty, warto gdzieś to obserwować. Złoto 1966 dolarów za uncję w tym momencie również jest w ciekawym miejscu, zobaczymy, czy będzie się w stanie wyłamać z tej strefy. Jeżeli chodzi o franka, to się dodrożeje w tym momencie 4,07. Euro również drożeje 4,39. Jeżeli chodzi o funta, również drożeje, chociaż widzimy, że dzisiaj sesją zatrzęsło dosyć konkretnie, bo widzieliśmy dosyć mocny zjazd 4,91. Jeżeli chodzi o dolara, dolar cały czas w osłabieniu 3,67, a sam WIG 20 cały czas w range'u nam szerokim pracuje, ale dzisiaj pod dyktando korekty i zaraz się przekonamy, jak mocnej korekty. Zerkniemy za to na rynek krypto już w tym momencie, ale dla przypomnienia, w każdy poniedziałek startuje tutaj nam ankieta na karcie społeczność. Zapraszam Cię, żebyś tam oczywiście się pojawił i oddał swój głos, bo w najbliższą niedzielę zamiast przeglądu spółek gamingowych będę pokazywał któryś właśnie z tych tutaj przeglądów, który wygra to głosowanie. Mamy do wyboru no naprawdę starcie gigantów OZE. W tym momencie 24%, pogromcy wirusa 17%, WIG 25 wybranych spółek 15%, MWIG 45 wybranych spółek 31%, czyli widzimy, że OZE w tym momencie przegrywa starcie z MWIG-iem 40%, no i zostawić gaming 14%. Jeżeli chciałbyś, abym kontynuował rotację tymi przeglądami już po okresie wakacyjnym, no to wrzuć tutaj łapę w górę, żebym wiedział, że mamy 95 głosów, łapek mamy 7, żebym wiedział, że po prostu ta rotacja ma sens. Jak nie, no to zostawimy nas stałe po prostu banki, zostawimy na stałe gaming i w tych tutaj ramach będę się poruszał, jeżeli chodzi o przeglądy. A jak widzimy, tutaj jest kolejna i niżej ankieta. Jeżeli nie oddałeś jeszcze swojego głosu, to zapraszam Cię również, żebyś tutaj zagłosował, czyli chodzi o to, czy chcesz mieć możliwość shortowania spółek z New Connectu, czyli niestraszna będzie nam zwałka na rynku, bo będzie można rozgrywać właśnie spółki, które są płynne
które wygrzewane były wcześniej przez inwestorów w obu kierunkach, czyli również grając na krótko. Jeżeli chodzi o indeks strachu na rynku krypto, widzimy, że chciwość cały czas się utrzymuje, 75. Jeżeli chodzi o czołowe top kryptowaluty, sam król, czyli Bitcoin, 11 731 punktów już mi po indeksach zostało, dolara oczywiście za sztukę, 79 setnych na plusie, 4% dzisiaj do góry. Ethereum, które bardzo ładnie, $434 za sztukę w tym momencie. Jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, to widzimy, że jeszcze Chainlink obrywa 5,69 z takich mocniejszych zmian i pozostałe bez jakichś spektakularnych tutaj zmian. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w topowych wzrostach, to BitShares 37% do góry, UMA 31, Reserve Rights 23, Year Finance 22, 17, Ampefort i następny, tak jak tutaj widzisz, czyli widzimy, że nadal w topowej setce również mamy projekty, które potrafią dwucyfrowo w ciągu doby wzrosnąć. NXM traci najmocniej 9%, Ocean Protocol 8,22, Chainlink 5,69 czy 5,50 Golem. To są te projekty w topowej setce, które najmocniej się korygowały. I teraz zerknijmy sobie na to, co się wydarzyło na warszawskim parkiecie. Czyli zapraszam na podsumowanie tego, co się dzieje właśnie u nas, na naszym rynku, na naszej giełdzie. Zobaczmy, co ciekawego się dzisiaj wydarzyło. Jak chcesz coś dodać do hitów WIG-u czy hitów New Connectu na ten tydzień, to zapraszam Cię do tego, żebyś w komentarzu oczywiście wrzucił nazwę spółki, uzasadnienie, dlaczego warto na nią spoglądać i będziemy to bacznie monitorować. Ciasteczka. Ciasteczka dzisiaj widzimy, że w spółkach produkcyjnych liderem wzrostu 4,50, ale coś mi się wydaje, że chyba dzisiaj ciasteczka to grubo tam puchły. Chociaż widzimy po obrocie, że też cały czas wzbudzają dziś zainteresowanie inwestorów. Żywiec i Tarczyński powyżej zera na plusie, a w odwrocie mamy Giel Cosmet 11% w dół, Cambridge 11% w dół, Harper 8,72 czy PC Sector 6,70. 5 liderzy obrotów w dniu dzisiejszym to PC Sexol, 10 baniek, Format 2, 200, dwie bańki Harper, Giel Cosmet, 1,5 bańki. Hity WIG-u już no, z tego tygodnia można powiedzieć, czyli drugi tydzień, bo nie mamy świeżej listy i widzimy tak, 0,6 Magna 3% do góry, INC 2,52 do góry, Synectic traci prawie 2%, Datalog również 2%, Farmena 2,5%, MDI Energia 2,5% w odwrocie i Biomet Lublin 4,5% w odwrocie. Liderzy obrotu to Biomet Lublin 17 baniek, INC 845 tysięcy. Hity New Connectu obecne, które obserwujemy, to jest CWA 13, prawie 14% do góry, bardzo ładnie. Columbus się obudził, 12% do góry i Magis 3% do góry, The Dust bez zmian, Carpathia 3,80 na minusie, Medcamp 6,31 na minusie i Letus dzisiaj, o Letus, ale spadł 33% na minusie i jeżeli chodzi o obroty, popatrzmy, 4,5 banki Columbus, Medcamp 2%, bańkę Stoletus, czyli widzimy, że jednak to, co mówiłem ostatnio, arkusz był płytki, czyli ilość zleceń, która jest po drugiej stronie, zresztą z obu stron, ci inwestorzy, którzy oddają w popłochu, nie ma tak naprawdę kto tego odbierać i stąd, jeżeli mamy małą płynność, mamy tak dynamiczne właśnie spadki na tych poszczególnych spółkach. Zresztą jak mamy do czynienia na przykład z listą New Connectową, gdzie widzisz tam dynamiczne jazdy do góry, to też jest to spowodowane tym, że jeżeli mamy duży popyt, a podaż nie jest wystarczająca i też u góry zleceń nie ma na order booku, no to stąd masz takie dynamiczne jazdy do góry. I lecimy teraz z pogromcami. Widzimy, że dzisiaj Mercator 2% do góry. Na zielono jeszcze Bircen, Pharma i Neuka, a na odwrocie mamy MB w grupę minus 9,29 na minusie, MD Medcamp 6% i Inogin 5,29. Liderzy obrotu to Mercator 52 miliony, 17 Bionet Lublin, Medcamp 2 i bańkę 700 Neuka. W budownictwie dzisiaj na plusie Mirbud, bardzo ładna sesja, 10% do góry, gratuluję wszystkim posiadaczom. Trakcja również bardzo ładna sesja, 6% do góry, MFO 6% do góry. W korekcie mamy Libet 7%, Rafako 5,99, 4,24 Projekt Przem. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to w dniu dzisiejszym Mirbud 3 miliony 100, prawie bańka Budimex. Jeżeli chodzi o nieruchomości, popatrzmy, Plaza Center 5,62, Atlas Est 4,72, a w odwrocie mamy BBIDEF w korekcie 6,77, Elkop 6,54. Liderzy obrotu Echo 2,700 i Dom Development Bańka 400. W spółkach dywidendowych popatrzmy, Pragmafa 10%, Novita 4,5%, a w korekcie zobaczmy, co się dzieje. 7Fit 11% w dół, Plastboxy 4,57. Jeżeli chodzi o obroty w dniu dzisiejszym, cyfrowy 43 miliony, 25 Lotos. Też dużo dzisiaj informacji napływało na rynek, czyli będę odświeżał i aktualizował tą listę naszą na jak inwestować.com w zakładce dywidendy. Będę tam naniosił, już trochę czerwieni zniknie, bo mamy już trochę walnych zasobów i te dywidendy
co po niektórych spółek już są zatwierdzone, czyli zapraszam Cię, jutro już z samego rana będzie ta aktualizacja naniesiona i będziemy to monitorować. No i oczywiście zapraszam na nagranie, które się pojawi już niedługo odnośnie dywidend na wrzesień. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, widzimy, że Polslash w końcu wystartował. Oczywiście to jest wzrost od ceny debiutu, czyli 114%, jak ktoś mógł po prostu posiadać akcję wcześniej, to może się cieszyć z zarobku. Rozpiętości w tym momencie nie mierzyłem, tak więc można sobie oczywiście ją zmierzyć. Już nie raz to pokazałem, jak to robić i wtedy wyjdzie tak naprawdę, ile dzisiaj akcji się przemieliło, jaki był procent wzrostu na Polislash. Sonka za to 6,29 na plusie, Dedistans 3,95, Pyramid 3% w górę i widzimy, że nie ma jakichś spektakularnych jazd, jeżeli chodzi o gaming. Mam nadzieję, że oglądałeś wczorajsze nagranie gamingowe i miałeś okazję zatopić się w świat Night City, Cyberpunka. Jak nie, no to zapraszam Cię do obejrzenia, a zobaczmy z drugiej strony, co się dzieje, bo tutaj naprawdę jest dużo tych spółek, już Ci to przesortuję. Najmocniej dzisiaj StarWard, czyli nasz niedawny debiutant w korekcie 17%, PB Games 9% z Shock Work 8,20, Warsaw 7%, Art Games 6, 6,5 Punk Pirat. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to CD Projekt, który dzisiaj obrywa 1,68% w korekcie 147 milionów, TS Games 1,62 na plusie 16 milionów 800, Polislash 3,5 miliona, 3,5 Playway, Creepy Jar 3 miliony, 2 miliony, 11 Bits, CA Games, 1,5 bańki. To są te największe obroty. Jeżeli chodzi o wyniki indeksu, to dzisiaj shorty były w grze, kto rozgrywał kontrakt, ale delikatnie po 15 setnych na minusie 33 647 punktów. I zerknijmy sobie teraz na banki. Banki, czy się już obudziły, czy nadal konsolidacja? Zobaczmy. Handlowy 3% do góry, 1,5%, mBank, Getin Noble 1,64, a jeżeli chodzi o korektę, to widzimy, że Pekao S.A. 2,93 na minusie, 2,74 UniCredit, Santander 2,22 na minusie i 2,18 Pekao BP. Liderzy obrotu to 75 milionów Pekao BP, 44 miliony Pekao S.A., 14 Santander, mBank 12, to są ci liderzy obrotu, czyli cały czas konsolidacja w ręczach oczywiście trwa. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na indeksie, to widzimy, że dzisiaj oberwał on 1,69 na minusie, 3869 punktów. Jeżeli chodzi o branżę OZE, to dzisiaj liderem jest, no, lider, czyli Columbus, dzisiaj jest najmocniej rosnącą spółką, 12% do góry, ML System 2, 2% Interaut, PEP i G Energy powyżej 0 na plusie, Sunex bez zmian, a najmocniej obrywa dzisiaj Letus, właśnie tracą 33% na korekcie, Braz prawie 9, Biomas 7,64, Remer Solar 6,29 czy Termo 6%. Liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to Columbus 4,5 miliona, powyżej banki ML System, Grodno i Letus. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na indeksach, to widzimy, że WIG Chemia 2,32 na plusie, WIG Ukraina 1% na plusie. Z głównych indeksów nie mamy nic w zieleni, czyli raczej rynek jest w odwrocie, jak widzimy, bo shorty są na plusie. WIG Energia obrywa najmocniej, minus 3,18%, paliwa minus 3%, leki minus 3%, MSP minus 2,5%. I zerknijmy na główne indeksy. Dzisiaj WIG 20 obrywa 1,62 na minusie, 1800 punktów. MWIG 40 dzisiaj 0,18 na minusie, 3700 5 punktów i SWIG 89, 14717 punktów. Tak wygląda i wyglądają indeksy na ostatniej sesji sierpniowej. I zobaczmy, jak WIG 20 w szczegółach. JSW 2,92 na plusie, cyfrowy 2,49 na plusie, jeszcze jest mBank, CCC i KGF, a w odwrocie mamy najmocniej PGE, która obrywa 6%, Tauron 3,5%, PKN Orlen 3,40, 3,28 PGNiG. Liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to CD Projekt 147 milionów, PKN Orlen 102 miliony, czy prawie 100 milionów KGHM. Jeżeli chodzi o MWIG 40, czyli indeks średnich spółek, zobaczmy sobie, co ciekawego dzisiaj nam spółki zaprezentowały. Famur. Famur po tej informacji pozytywnie rynek ją odebrał i widzimy, że 10% rośnie do góry na ładnym obrocie 2 milionów, czyli naprawdę ciekawie. Amrest 5,40, Bogdanka 3,7, Handlowy 3%, czy GTC 3%, a w odwrocie zobaczmy, co mamy w odwrocie. Mabion obrywa 11%, Biometr Lubin 4,5%, Komarch 3,6%, to są te największe korekty. Jeżeli chodzi o obroty, to Mercator 52 miliony, 17 Biometr Lubin, TS Games 16 milionów. Jeżeli chodzi o SWIG 80, no to zobaczmy, co tutaj się dzieje w SWIG-u. Mirbud 10%, Owostar 6,92, Trakcja 6,33, Wigo System 4,24, to są liderzy w SWIG 80, czyli w małych spółkach. Zerknijmy, przewijam, na spokojnie sobie zatrzymać, zerknij na zestawienie.
Być może coś Cię zainteresuje i zobaczmy, co jest na dole. Rafako dzisiaj najmocniej, prawie 6% w korekcie, CI Games 4,31, Torpol 4,17 czy Voxel 4%. A jeżeli chodzi o obroty, no to zobaczmy, że liderem w dniu dzisiejszym jest XTB, który obrywa 2,5%, 5 milionów obrotu, Mirbud, 3 banki, powyżej 2 baniek, Azbis i Stal Product, ML System i CI Games powyżej miliona. Jeżeli chodzi o New Connect, czyli dla wszystkich wilków z GPW, rozgrywających właśnie mały rynek, zobaczmy, pole slash liderem. Potem mamy partnera, po TKO do weryfikacji 75%, również Virgin do weryfikacji 45% potwierdzone, za to mamy Sakana 36% do góry, BVT 27%, Poltronic 24%, szukajmy czegoś na obrocie, popatrzmy sobie, co tutaj się niżej nam kryje i widzimy tak, widzimy, że Columbus 12% do góry i z takich większych obrotów to można jeszcze włapać CWA 14%, czy na przykład Akartus 8%, tu mamy 300 tysięcy, czyli Sonka 6%, IDH 5,56, to są jakieś największe obroty, które nam się rzucają w oczy i zerknijmy sobie na zmianę, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj traciło najmocniej, patrzmy. Letus oberwał 33%, jest liderem spadków, BlueTax 27% do weryfikacji, 25% PPC. Pamiętaj oczywiście, że ryzyko obecności i inwestowania na moim parkiecie jest bardzo duże i właśnie widzisz jak duże, bo to są właśnie spadki w ciągu jednej sesji. 19% United, 3,17% Starward, no mamy tych dwucyfrowych sporo. Na większym obrocie również Excellence traci 13,5%, czy na przykład MBF Grupa prawie 10%, 134 tysiące. Tutaj Brass również traci sporo, 8,93, 338 tysięcy, czy na przykład SoftBlue 7% w dół na ponad milion, to też dużo. BioErk 7,70 też powyżej pół miliona. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, to zerknijmy sobie, co dzisiaj było liderem, jeżeli chodzi o mały rynek. Columbus 4,5%, Polislash 4,5 miliona. Polislash 3,5 banki, 3 banki, Creepychill, Lauren Press 2,5 miliona, powyżej 2, Formas i Medcamp i powyżej miliona mamy Excellence, Letus, SoftBlue i Fit Profit. To są te największe obroty, które tutaj w tym momencie widzimy na New Connectie. Zerknijmy sobie na WIG, czy coś ciekawego dzisiaj się właśnie działo na tym rynku. Popatrzmy, Introl. No bardzo ładnie, 13% do góry, Sesco 11% do góry, Mirbud 10%, Famur, Pragmafa 10%, XTPL 9,79%, KGL 9,26%, to są te największe dzisiaj na WIG-u wzrosty, przewinę Ci jeszcze, żebyś mógł sobie zerknąć niżej, zerknijmy, popatrzmy jakie obroty, jeszcze Amrest 5% i 7 milionów obrotu, to już bardzo ładnie wygląda, Sandwich 4%, Bańka 700, czy na przykład Arway dzisiaj też był rozgrywany, 3%, 9 milionów pod kątem obrotów, naprawdę ładnie to wygląda i zerknijmy na korektę, a ja już sobie w tle odpalam statystyki, żebyśmy zobaczyli, co ciekawego tak naprawdę na tym rynku się dzieje. Popatrzmy, 31% YOLO, ale to oczywiście do weryfikacji. Zaraz zobaczymy, jakie są statystyki dzisiejszej sesji. I już mówię, no dzisiejsza sesja była naprawdę zakończona obrotem ponad miliard złotych. 1 091 781 192 zł i dzisiaj transakcji zawarto 93 939 sztuk. Widzimy, że numerem 1 w tym zestawieniu jest, tak jak widzimy, Redan, który oberwał 18% na minusie, GL Cosmet 11%, czy na przykład Mabion również 11%, Impera 10%, to są te największe spadki. Na podwyższonym obrocie również Harper leci prawie 2 miliony, czy na przykład PCC Exo 6,79 też 75 na 10 milionach, czy 32 miliony na PGE. No to już jest naprawdę dosyć drastyczny spadek. Ciekawe, co za tym stoi, czy jakieś informacje poszły negatywne. Warto się z tym zapoznać i zerknąć, co tam w trawie piszczy na tej spółce i zerknijmy, liderem dzisiaj obrotów jest CD Projekt 147, PKN Orlen 102 miliony, czyli widzimy, że nie ma nic, kto by tutaj, nikogo, kto by namieszał nam w tej stawce poza czołówką z WIG-u 20. I tak dzisiejsza sesja oczywiście wyglądała. Daj znać w komentarzu, i czy dzisiaj skupiłeś się na tym, żeby stać z boku i z ciekawością tylko obserwowałeś, jak będą finiszować w ostatnim dniu sierpnia, czy też już dokonywałeś jakichś zakupów, albo wręcz kaszowałeś zysk, tak więc możesz się pochwalić w komentarzu. Ja przypominam i zapraszam oczywiście do głosowania w ankietach, abyśmy wiedzieli, co nas w niedzielę spotka zamiast spółek gamingowych, a w sobotę tradycyjnie bez zmian będą banki, czyli zobaczymy przegląd spółek bankowych. Pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się, hej!